Teraz moim gościem jest pani projektantka, pani Jagoda Siejak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z butiku Berry Mood. Tak. Czy właściwie Berry Mood, ten butik, jest nowym miejscem modowym w Poznaniu, ale czy to jest tylko i wyłącznie butik modowy? Może rozpocznę od tego, iż dokonując rozeznania na poznańskim rynku, zwróciłam uwagę na to, że oprócz butików i licznie powstających second handów, które mają w swojej ofercie ciekawe propozycje modowe, brak jest miejsc oferujących kompleksowe usługi w branży modowej z różnorodną ofertą usług w zakresie szeroko rozumianego wizerunku. Czyli no stylizacji, tak? To jest też stylizacja danej osoby. Tak, w ten sposób właśnie powstała idea stworzenia takiego punktu, czyli Berry Mood, właśnie pracowni krawieckiej. Tak to nazwałam, atelier ubioru i wizażu. I właśnie nawiązując do pani pytania, czy jest to tylko butik modowy, nie tylko. Właśnie oprócz gotowych wzorów ubrań, będących moimi projektami, jak również projektami innych twórców, także biżuterii, dostępna jest usługa szycia na miarę. I tutaj możemy skorzystać również z pomocy projektanta, wówczas będziemy mieć pewność, że nasze ubranie jest nie tylko niepowtarzalne i pomysłowe, ale również ma fason dopasowany do naszej sylwetki odpowiednio. W Berry Mood można dokonać również wszelkich poprawek krawieckich, takich najprostszych, typu zwężanie, skracanie, wymiana podszewki, nie wiem, doszycie guzika. Ostatnio też przyszła pani po prostu sobie wyprasować spodnie, także... Też można. Też można, dokładnie. Możemy również przyjść i przerobić jakąś naszą starą, nieużywaną rzecz, która nam się znudziła, straciła jakoś swoją świeżość, także możemy jej nadać nowy wizerunek. Wspomniałam wcześniej, że jest to atelier ubioru i również wizażu. Także wykonujemy makijaż zarówno codzienny, jak i wieczorowy i wykonujemy również stylizację, czyli jakby tworzymy nowy wizerunek od podstaw. No właśnie, wspomniała teraz pani o tej stylizacji. W jaki sposób możemy tworzyć nowy wizerunek? Czy każdy może zmienić swoje ja? Tak, każdy może, jeżeli ma w sobie na tyle odwagi i chęci do eksperymentów, to oczywiście jak najbardziej. I w zakresie właśnie tej usługi dotyczącej stylizacji proponujemy analizę kolorystyczną, analizę sylwetki, przegląd szafy, który polega na tym, że jedziemy do klientki i do domu i wyrzucamy, przeprowadzamy selekcję, wyrzucamy wszystkie jakby stare, takie zużyte ubrania, czy też niedopasowane odpowiednio do figury. I wtedy mamy jakby pogląd, czego w takiej szafie brakuje i wówczas przechodzimy do kolejnego etapu, możemy się wybrać na wspólne zakupy. Niektóre panie też nie lubią chodzić na zakupy, czy są tak zapracowane, że nie mają na to czasu, wówczas możemy też sami jakby wykonać taką usługę i dowieźć rzeczy do domu, przymierzyć. I rzeczywiście jesteście w stanie tak zobaczyć wcześniej, dopasować te ubrania, żeby samemu kupować? Tak, bo już po pierwszym spotkaniu, widząc taką osobę, jej sylwetkę, wiemy czego szukać, tak? Jakich fasonów, jakich kolorów, także gdzieś nie stanowi to problemu. Też korzystając z tego, że Berry Mood jest pracownią krawiecką, można część ubrań po prostu uszyć, tak? Wszystko też zależy od zasobności portfela i... No właśnie, teraz wspomniała pani i chwilę wcześniej i teraz o tym, że można też uszyć ubrania, czyli ubranie szyte na miarę. Czym charakteryzują się takie projekty? Jak one powstają? Czy długo powstaje taki projekt? Tworząc takie projekty na indywidualne zamówienie dla danej konkretnie osoby, uwzględniamy jej urodę, a przede wszystkim też figurę. I dopasowując taki projekt, chcemy przede wszystkim wyeksponować zalety takiej osoby, a ukryć gdzieś wady. Które każdy ma. Które każdy ma, tak, oczywiście. Jak długo powstaje taki ubiór? Pierwszy etap to właśnie projekt. Tak często już tworząc projekt, robimy to mając konkretną tkaninę, z której będzie on szyty.
co jest swego rodzaju gdzieś ułatwieniem, bo wiemy wtedy, na ile sobie w takim projekcie możemy pozwolić, tak? Wiadomo, że gdzieś różne tkaniny nas w jakiś sposób ograniczają naszą inwencję twórczą, także tu jest pewnego rodzaju ułatwienie i też różne podpowiedzi z tym związane. Kolejnym etapem są jakby pierwsze przymiarki, tak? Takich przymiarek jest zazwyczaj są od 2 do 3. No po czym powstaje już właśnie taki gotowy projekt. Jest to też etap, gdzie można dobrać wszelkiego rodzaju dodatki. Pani Ogodo, bardzo dziękuję, natomiast jeszcze się nie żegnamy, bo za chwileczkę jeszcze staniemy tutaj z naszymi uczestniczkami, które założą piękne stylizacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.